Witam, 22 sierpnia 2015, dzień lotu z Grimem 160 km. Gołębie kapitalnie wylądowały, seria 7.40, razem równocześnie. Ciekawostką jest, że gołębie z drugiego lęgu uzyskały przewagę. Na marginesie mówiąc, je miałem wysłać do Niemiec, niemniej jednak zachowałem dla siebie, uważałem, że kwota 200 zł za sztukę jest za niska, zostawiłem i dzisiaj one wynagrodziły, lądując 4 drugi lęk, 3 pierwszy lęk, tą siódemkę jednocześnie i za chwilę 3 sztuki, tak więc 10 sztuk, to jest 25% 40, szpicowe konkursy. Gramy dalej. Ogólnie lot był trochę uciążliwy, hodowcy, koledzy skarżyli się, że były, cały peleton był rozciągnięty. Jak będzie na liście konkursowej, zobaczymy. Gramy dalej. Teraz zaprezentuję młode gołębie, które przygotowałem dla dwóch dobrych hodowców. Pan Grzegorz zamówił sobie pakiet, czyli 5 plus 1 gratis, werworty i wyżymacze. Z uwagi na to, że jest bardzo sympatycznym hodowcą, postanowiłem mu jednego Ardena dorzucić gratis, czyli 5 plus 2 równa się 800 zł. Jak one wyglądały? Proszę, Ardenik. I wyżymacz. Są to gołąbki gratis. I teraz zobaczymy 5 werwortów. Samiczka z linii Fineke. One zawsze mają gdzieś jakieś białe piórko. I grupa szczególnie urodziwych werwortów. Ten lęk żniwny jest bardzo, bardzo interesujący. Z pewnością hodowca będzie z nich zadowolony. I jeszcze jeden gołąbek z linii Fineke 5000. Przypomnę, że samiczka Fineke była najdroższą samicą na świecie. Pojechała do Teksasu. Ta linia Fairworta kapitalnie zdaje na egzamin na krótkich i średnich dystansach. Tak więc już mamy 4 i 3, to jest 7. Teraz drugą grupę pokażę gołąbków, które przygotowałem dla mojego sympatyka na Facebooku, Mariusza Tarczyńskiego, dwie parki linii Flora Werworta. Te gołąbki są w cenie 670 zł wraz z wysyłką. Również okazały gołąbek Werworta. Samiczka z linii Fineke. Tutaj szczególnie ciekawy samczyk werwort. I tak więc mamy dwie parki w cenie 670 zł z przesyłką i z uwagi na już bliską znajomość na Facebooku dodaję jednego werworta gratis. Tak więc warto korespondować. Zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego, ciekawego. Taka obopólna współpraca. Za tydzień ponownie lot z Grimmen. Przygotowuję kadrę, konkurencję. Czy się da ograć? Zobaczymy. Nigdy nie można być pewnym. Do końca swojej hodowli przede wszystkim należy utrzymać zdrowotność. Zachęcam do oglądania moich wideoklipów o poradach loty gołębi młodych. Dziękuję. Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.